Czym właściwie jest ten stres? Stres jest odpowiedzią naszego organizmu na bodźce zewnętrzne, które powodują zakłócenie równowagi między środowiskiem naszego organizmu wewnętrznym a zewnętrznym. Kiedy sobie nie radzimy z tym, co do nas dociera, kiedy zaczynamy odczuwać dyskomfort i wtedy ta nasza reakcja jest nazywana stresem. No właśnie, ale psycholodzy i specjaliści mówią, że gdyby nie było tego stresu, nasz gatunek właściwie by wyginął, bo nie chodzi, że stres nam szkodzi, tylko szkodzi to, jak my reagujemy na ten stres. Tak. Stres jest czynnikiem, on jest zawsze, od niego nie uciekniemy i on towarzyszy nam na co dzień, w każdym okresie naszego życia. Może być właśnie stres mobilizujący, stres popychający nas do działania. Taki krótkotrwały, który nas spina. No mamy tego przykłady na co dzień, prawda? Stajemy do egzaminu, przystępujemy do takiego programu, więc to są elementy naszego życia, które powodują, że musimy się zmobilizować do działania, zwiększa nam się koncentracja, poprawiają nam się funkcje pamięciowe. Przypominamy sobie wiele rzeczy, o których jeszcze przed chwilą myśleliśmy, że nie pamiętamy i to powoduje, że się rozwijamy, że w następnej takiej sytuacji łatwiej sobie radzimy bez tego dużego napięcia towarzyszącego właśnie tym czynnikom wywołującym.